Jeśli nie widzieliście poprzednich części naszego cyklu, to zachęcamy do nadrobienia zaległości. My natomiast witamy rok 1995. Okres, w którym działo się dużo dobrych rzeczy w świecie IT, a i gracze nie mogli mówić, że się nudzą. To właśnie w tym roku narodził się format MP3, udostępniony został kod źródłowy PHP, a za kratki trafił Kevin Mitnick. Newsweek rozpisywał się zaś o tym, jakim to chybionym pomysłem jest ten cały internet. Sieć, a w zasadzie usługa o nazwie www, była cały czas w powijakach, jednak to w tym roku powstały takie internetowe potęgi jak Yahoo czy eBay. Mało brakowało, a rok 1995 zapisałby się w historii jako początek III wojny światowej. Wszystko za sprawą rakiety wystrzelonej z północnej części Norwegii. Rakiety z sondą badawczą, która postawiła w stan gotowości bojowej rosyjską obronę antybalistyczną. Dla Polski był to rok zmian. Z krajobrazu Warszawy zniknęły ostatnie trolejbusy, a prezydenturę zaczynał Aleksander Kwaśniewski. Obywatele przyzwyczajali się do nowych cen, złoty został bowiem zdenominowany o 4 zera, dzięki czemu za nowe gry nie płaciło się już w milionach. Warto też wspomnieć, że to w 1995 roku na ekrany kin trafił pierwszy pełnometrażowy film animowany, stworzony całkowicie w programie komputerowym. Mowa oczywiście o Toy Story. Dopiero 6 lat później pojawi się Shrek. Świat IT był pełen nowinek technologicznych. Naprawdę trudno było wtedy nadążyć za wszystkimi nowościami. Spróbujmy jednak to jakoś uporządkować. A zacznijmy od Microsoftu. Firma z Redmond znana była wówczas jako producent DOS-a oraz systemu Windows, głównie w wersji 3.1 oraz 3.11, który jednak gracze uruchamiali raczej sporadycznie. To miało się właśnie zmienić. 24 sierpnia to premiera Windowsa 95. System Microsoftu był prawdziwą rewolucją w świecie IT. Od teraz do komputera mógł usiąść każdy, nie tylko użytkownicy z odpowiednim bagażem wiedzy. Wielu ekspertów to właśnie w prostocie obsługi Windows 95 dopatruje się wielkiego boomu komputerowego drugiej połowy lat 90. Komputery po prostu przestały być trudne dla szarego zjadacza chleba. Aby cieszyć się z dobrodziejstw systemu, trzeba było być posiadaczem maszynki z procesorem 386, do tego 4 MB RAM oraz około 60 MB miejsca na dysku twardym. Wtedy to powszechnym zjawiskiem było kasowanie z systemu zbędnej rzeczy, aby zaoszczędzić choćby kilka megabajtów. Te kilka megabajtów to wszakże nawet kilka gier więcej na dysku, a kalkulator i tak każdy miał w szufladzie. Późniejsze wydania systemu z poprawkami, z polską lokalizacją czy usługą większej liczby urządzeń wymagały 100 mega miejsca na dysku. Standardem w tamtych czasach były komputery z dyskami od około 200 do 700 MB. Dlatego nie brakowało użytkowników, których po włączeniu peceta witał czarny ekran DOS-a lub niebieski Norton Commandera. Na Windows zwyczajnie brakowało miejsca. Są to jednak wymagania minimalne. Do wygodnej pracy zalecany był procesor 486 i 8 MB pamięci. Ciekawostką jest, że maksymalna ilość RAMu, jaką mógł obsłużyć Windows 95, wynosiła 2 GB. Minie jednak wiele lat, jeszcze kilka wydań systemu Windows, zanim pod strzechami pojawią się pecety, które przekroczą barierę 1 GB RAM. System rozprowadzany był przede wszystkim na płytach CD. Istniała jednak wersja na dyskietkach 3,5 cala. Mieściła się na 13 dyskietkach i była okrojona ze wszystkich dodatkowych programów, jakie były dostępne w wersji CD. Co ciekawe, Microsoft zastosował swój autorski format DMF, aby na dyskietki 1,44 MB upchnąć po 1,7 MB danych. Na specjalne zamówienie dostępne również były wersje systemu na dyskietkach 5,25 cala. Wertując płytę z systemem, można było na niej znaleźć m.in. świetny teledysk grupy Weezer do utwory Buddy Holly oraz całkiem udany zabijat czasu grę Hover. Firma Billa Gatesa nie szczędziła wydatków na promocję nowych okienek. Zatrudniono nawet bohaterów popularnego serialu Przyjaciele, Jennifer Aniston i Matthew Perego do nagrania materiału promocyjnego.
could whip you for Windows 95. Okay. Działania marketingowe obejmowały również rozdawanie za darmo gazet, w których pisano o premierze nowego systemu oraz iluminację w kształcie logo Windows na Empire State Building. Windows 95 to nie jedyna nowość, jaką Microsoft zaprezentował w tym roku. Swój żywot rozpoczęły właśnie DirectX oraz przeglądarka Internet Explorer, która przed końcem roku doczeka się drugiej wersji i oficjalnie rozpocznie bój z przeglądarką Netscape. Ciekawą propozycją z obozu Microsoft był również 3D Movie Maker. Program do tworzenia animacji 3D z predefiniowanych modeli, scen czy ruchów kamery. W kwestii komputerowych bebechów niewiele się jednak zmieniło w porównaniu z rokiem poprzednim. Częściej sięgano po procesory Pentium 486 oraz zestawy określane mianem multimedialnych, czyli wyposażonych w CD-ROM oraz kartę dźwiękową, aniżeli po skromne konfiguracje na bazie 386. Na polskim podwórku w połowie roku 95 za zestaw z procesorem 486 DX4, taktowany zegarem 100 MHz, 4 MB pamięci, dyskiem twardym o pojemności 170 MB i kolorowym monitorem trzeba było zapłacić 2,5 tysiąca złotych. Aby zestaw stał się multimedialny, trzeba było dodać minimum 500 zł. Średnie wynagrodzenie oscylowało wówczas na poziomie około 700 zł. Przeciętny Polak musiał zatem odkładać na komputer kilka miesięcy, stołując się w tym czasie u rodziców i nie słodząc herbaty. A co jeśli zapragnął posiadać Pentiuma? Wtedy nawet kawę spożywano bez cukru. Na zestaw z Pentium 60, 8 MB RAM, dyskiem 500 MB, CD-ROM-em, kartą muzyczną i kolorowym monitorem trzeba było odłożyć około 4,5 tysiąca złotych. A jeśli zapragnęło się w miejsce procesora Pentium 60 wstawić Pentium 90, to wiązało się to z dopłatą w wysokości około 1000 zł. Jeszcze raz przypomnijmy, średnie, nie minimalne wynagrodzenie wynosiło wówczas 700 zł. W tym roku Intel zaprezentował procesor Pentium Pro taktowany zegarami z przedziału 150-200 MHz. Procesor zawierał 5,5 miliona tranzystorów i był pierwszym procesorem z pamięcią podręczną drugiego poziomu. Działo się również w obozie HP. Firma zaprezentowała pierwszą na świecie konsumencką nagrywarkę CD. Jednak z ceną na poziomie $1000 urządzenie nie znalazło wielu nabywców. Wtedy też konsorcjum, do którego należały m.in. Intel, Compaq, IBM i Microsoft, zaprezentowały światu port USB w wersji 1.0. Dwa lata później Microsoft stworzy specjalną wersję systemu Windows 95 z natywną obsługą tego portu. Gry, jakie się wtedy ukazywały, coraz częściej wyciskały siódme poty z procesora. Grafika 3D nie była już ciekawostką, ale cały czas prym wiodły gry 2D lub 3D z paskudnymi sprite'ami. To w tym roku odbyły się pierwsze targi E3 w Los Angeles. Fani twórczości George'a Lucasa zagrywali się w Star Wars Dark Forces, pierwszy FPS osadzony w świecie Gwiezdnych Wojen. Dodajmy, że udany FPS, który dość niefortunnie okrzyknięto klonem Dooma. Pomimo tego, że silnik, który nosił nazwę Jedi, był o wiele bardziej rozbudowany niż to, co oferowała konkurencja. Możliwość spoglądania do góry czy w dół oraz pływanie to tylko niektóre nowości wniesione do gatunku FPS przez tę grę. Firma LucasArts zafundowała nam również wiele dobrej zabawy przy Full Throttle, przygodówce z dużą ilością humoru, okraszonej piękną rysowaną grafiką i dopracowanymi do perfekcji animacjami. W zasadzie to samo, minus humor, można powiedzieć o The Dig z tej samej stajni. Ogólnie przygodówki point and click cieszyły się niesłabnącą popularnością. Ich twórcy pewnie nie podejrzewali, że gatunek ten za parę lat prawie zniknie z rynku. Na wzmiankę zasługuje chociażby wciągający od pierwszych minut Flight of the Amazon Queen czy Discworld, opierający się o twórczość nieżyjącego już Terry'ego Pratchetta. A w kategorii gier dziwnych / strasznych czołowe miejsce zajmowała gra The Dark Eye. Nie sposób wymienić wszystkich ciekawych przygodówek wydanych w 1995 roku. Rzutem na taśmę przypomnijmy jeszcze o takich tytułach jak I Have No Mouth and I Must Scream, Phantasmagoria czy Touché.
nie możemy zapomnieć o polskiej produkcji Teen Agent. Rok 95 był też dobrym rokiem dla fanów strategii, zarówno tych turowych, jak i tych rozgrywanych w czasie rzeczywistym. I tak, dokładnie tego samego dnia, 31 sierpnia, na półki sklepowe trafia Command & Conquer oraz Heroes of Might and Magic. Pierwszy tytuł od razu podbił serca graczy, którzy od dawna czekali na godnego następcę Dune 2. Co ciekawe, prace koncepcyjne nad tytułem, nieistniejące już studio Westwood, zaczęło właśnie pod koniec prac nad Dune 2. Command & Conquer, opowiadający alternatywną wersję historii świata, w którym o wpływy walczyły dwie frakcje, GDI oraz NOD, momentalnie stał się tytułem kultowym. Fabuła, grafika SVGA, możliwość zaznaczania wielu jednostek i świetne przerywniki filmowe pomiędzy misjami przełożyły się na wiele chętnie nieprzespanych nocy, a wśród graczy rozgorzała dyskusja, czy RTS-y to strategie, czy raczej bliżej im do gier zręcznościowych. Fani strategii, którzy woleli nie ryzykować posądzenia o granie w zręcznościówkę, nie dosypiali za sprawą Heroes of Might and Magic. Piękna, kolorowa grafika, wymagająca kampania i syndrom ostatniej tury. Tak w skrócie można opisać pierwszą odsłonę Heroesów. Pod koniec roku ukazał się kolejny wielki tytuł z dziedziny RTS, a mianowicie Warcraft 2. Tytułem tym Blizzard chciał powalczyć o miano najlepszej gry RTS wydanej w 1995 roku i znalazło się wielu, którym klimat fantasy odpowiadał bardziej niż to, co mogliśmy oglądać w Command & Conquer. Dzięki kapitalizm, czyli swoistemu symulatorowi korporacji, każdy mógł się poczuć bogato, a jeśli świat to za mało, można było sięgnąć gwiazd w grze Stars, rozbudowanej turówce typu 4X, która niewiele różniła się od Excela. Palce połamać można było na Tyrianie, skrolowanym shooterze z widokiem od góry. Szczegółowa, dwuwymiarowa grafika, muzyka i wybuchy przypominały wszystkim grającym o dobrych czasach spędzonych w salonach gier. Mocno już wtedy przestarzały Wolfenstein nie dawało sobie zapomnieć, a wszystko za sprawą Rise of the Triad. Gra ta wykorzystywała mocno zmodyfikowany, ale jednak cały czas silnik Wolfa 3D. Autorzy pokusili się o takie usprawnienia jak symulowane dynamiczne oświetlenie, panoramiczne tła, mgła czy, uwaga, schody. Całość składała się na dobrego FPS-a, ciepło przyjętego zarówno przez graczy, jak i recenzentów. Fade to Black, czyli kontynuacja wydanej w 1992 roku gry Flashback, był zwiastunem tego, co ma nadejść w kolejnych latach na poletku gier 3D. Trójwymiarowe postacie, bronie, przedmioty, oteksturowane ściany. Taki Tomb Raider, ale rok przed Tomb Raiderem. Kto wie, może gdyby główny bohater miał większy biust, to o nim mówilibyśmy dzisiaj, że jest ikoną przemysłu gier, bo od strony technicznej Fade to Black znacznie wyprzedzał swoje czasy. Innym tytułem, który pokazywał moc tamtejszych maszyn, był niewątpliwie Bioforge. To dobrze oceniana przygodówka sci-fi z przepiękną grafiką 3D w rozdzielczości 320x200 przy 256 kolorach. Gra nie gościła jednak na wielu PC-tach. Software'owy renderer, jaki opracowano na potrzeby tytułu, wymagał posiadania naprawdę solidnego sprzętu. Aby gra się w ogóle odpaliła, potrzebna była maszynka z 8 MB RAM i procesorem 486 taktowanym zegarem 33 MHz. Przy czym o płynnej grze mogli mówić tylko posiadacze Pentiumów. Terminal Velocity to kolejny tytuł, który wyciskał 7 poty z procesora, a wcale nie mniej wymagająca sprzętowo była druga odsłona MechWarrior. Musimy też wspomnieć o Terminator Feature Shock, który wyróżniał się nie tylko wzorową trójwymiarową grafiką, ale również tym, że był jednym z pierwszych FPS-ów, gdzie domyślnie włączona była obsługa myszki. Nawet w wydanym później Quake'u myszkę aktywowało się przez komendę w konsoli. Amatorzy symulatorów lotu zagrywali się we Flight Unlimited, zakładając, że oprócz uwielbienia do gatunku mieli również mocnego peceta. Dla spełniających wymagania sprzętowe Flight Unlimited oferował realizm, z jakim gracze nie mieli wcześniej do czynienia. I nie chodziło tu tylko o grafikę. Po raz pierwszy w grze komputerowej zaimplementowano model obliczeniowy mechaniki płynów, efektem czego w grze mieliśmy do czynienia z symulowaną atmosferą. Wskazać najlepszą platformówkę na konsoli potrafił każdy dzieciak.
Gorzej było z PC-tem, który cierpiał na brak wyraźnego lidera przewijalnych platformówek. Aż do momentu wydania Raymana. Sympatyczny bohater, częstujący pięścią tych, którzy już tak sympatyczni nie byli, skradł serca nie tylko najmłodszym graczom. Hardcore Union of Radical Little Bugs, w skrócie HER, miał być odpowiedzią na brutalne FPS-y pokroju Doom. Brutalność w grze zastąpiona absurdem i humorem toaletowym, ale rodzice chyba i tak byli zadowoleni, bo podobnych tytułów powstało wiele. Ciekawostka, niemiecki tytuł gry to Blobschlammschlacht 3D. W dziedzinie gier RPG prym wiodły tytuły Ravenloft Stone Prophet, stawiający głównie na klimat, oraz Stonekeep, będący 5 lat w produkcji tytuł, zachwycał przede wszystkim grafiką i animacjami. Swoich amatorów znalazł również Anvil of Dawn. Fani ścigałek również nie mogli narzekać na brak tytułów. Graficznie zachwycał pierwszy Screamer, w którym mogliśmy usiąść za kierownicą aż 6 samochodów. Przekonaliśmy się również, że silnik Magic Carpet świetnie sprawdza się jako fundament dla futurystycznej gry wyścigowej. Wydany przez Bullfrog High Octane zapewnił wiele godzin dobrej zabawy. Warto wspomnieć jeszcze o wypchanej akcją ścigałce Fatal Racing, cechującej się niebanalnymi trasami, przyzwoitą grafiką SVGA i bardzo dobrym trybem dla dwóch graczy. Znane wszystkim Wormsy zaczęły swój żywot właśnie w 1995 roku i z miejsca stały się megahitem. W granicach naszego kraju granym bardzo często na Amidze. Polskie czasopisma o grach cały czas poświęcają wiele stron na recenzje gier amigowych. Cały czas ukazują się też recenzje gier z 8-bitowców, ale im bliżej końca roku, tym jest ich coraz mniej. W ostatnim numerze Secret Service, wydanym w roku 95, nie było ani jednej recenzji gry z Commodore 64 czy innego 8-bitowego sprzętu. Posiadacze Przyjaciółki 500 cały czas mają w co grać. Warto wspomnieć chociażby o polskiej produkcji Cytadela. Ech, Cytadela. Tytuł, który sprawiał, że amigowcy czuli się jak pecetowcy. Shooter w stylu Dooma z teksturowanymi ścianami, śmigający z przyzwoitą ilością klatek na sekundę, nawet na Amidze 500 z 1 MB RAM. Polscy programiści dali prawdziwy popis swoich zdolności. Na jeszcze raczkujące konsole Sony PlayStation oraz Sega Saturn ukazywało się coraz więcej tytułów. Posiadacze PSX-a podziwiali model zniszczeń pojazdów zaimplementowany w Destruction Derby, a ci, którzy wybrali konsolę Segi, celowali pistoletem świetlnym do telewizora, który wyświetlał przeniesionego z automatów Virtua Cup. Posiadacze SNES-ów dostali w tym roku Chrono Triggera, największą grę, jaka pojawiła się na konsoli Nintendo, z wieloma zakończeniami, do których prowadziła świetna fabuła. Słowem, hit. W roku 95 w trzeci wymiar wkroczyły widziane do tej pory jedynie z profilu lemingi. Również rozgrywka w Alien Breed zmieniła perspektywę. Od teraz akcję obserwowano oczami bohatera. Grzechem byłoby nie wymienić w tym zestawieniu trzeciej odsłony mordobicia Mortal Kombat. Przy tej okazji do gry wprowadzono wiele zmian, a wydawca, firma Midway, nie szczędziła na akcje promocyjne. Gra trafiła najpierw na automaty i szybko potem na konsole. Tutaj warto zaznaczyć, że tytuł ten był też jednym z pierwszych czasowych ekskluzywów. Wśród 32-bitowych konsol tytuł z początku był dostępny tylko na PlayStation. To by było na tyle w tym odcinku. Wypatrujcie kolejnego, w którym pod lupę weźmiemy przełomowy dla komputerowej rozrywki rok 96. Anybody home? Fresh meat. Desmond deserves the evening.